Zobaczmy, co tam dalej jest. Dzisiaj jeden z głównych mentorów naszych mówił, że to już jest ten czas, kiedy należy pszczoły zacząć już zakarmiać. Zacząć. No bo mamy taką pogodę, że rozpocząć na przykład syropem robionym we własnym zakresie z cukru, nie? Gdzieś tam jest, są w literaturze informacje, że 2 do 3. Dwie części wody, 3 części cukru. Jakoś takoś. Albo 1 do 1. No, zobaczcie, tutaj mam ładnie ramkę zaczerwioną. No i jest jedzonko, nie? Zobaczcie, na brzegach jedzonko jest i w środku też. Ale to podkarmianie teraz ma za zadanie już całkiem zalać wszystkie komórki w ulu, po to, żeby matka już przestała czerwić. I ta pszczoła, która teraz na ramkach jest, czyli letnia, ona umrze. Ale jej zadaniem będzie ewentualnie przerobienie materiału cukrowego w postaci zwykłego cukru i odejście z tego świata. A ta pszczoła, która się urodzi, no to ta pszczoła będzie wiodła prym na zimę. Dobra. Tutaj trochę, no trochę muszę podrapać. Tutaj też bym mógł podrapać trochę ramki z boku. O, w ten sposób ładnie. I druga strona. O, zobaczcie, tu ładnie pszczółkę widać, która ma na nodze pyłek. Taki pomarańczowy. Z jednej i z drugiej strony. Ładnie to wygląda. No, dzisiaj jest cisza. Tutaj w okolicy spokój. Można powiedzieć, że chyba ludzie wszyscy, chyba się wszyscy już, kto miał przynajmniej, wykurować, wywakacjować. No i co, od jutra powrót do pracy z nowymi siłami, energią witalną. Dobra, zobaczmy kolejną ramkę, może nam się uda znaleźć maminkę. Pod spodem mam kratę odgrodową. Co to słychać? No, tutaj ładnie też jest zaczerwiona cała ta ramka. Tu już jest czerw zasklepiony, a poniżej widzę pełno robaczków. Czyli można dać twierdzenie, że matka się spisała. Tutaj również jest podobna sytuacja. Dużo pszczoły. Oczyszczenie wręgów, żeby lekko się przesuwały nam ramki. Tutaj można trochę zebrać z pasa i włożmy z powrotem pszczoły. Dzisiaj takie są spokojne, widzę. To super sprawa, że są spokojne. Pamiętam jeszcze miesiąc temu, jak robiłem te przeglądy, co ja tutaj też leczyłem, jak wspominałem, no to były trochę podenerwowane, no brakiem pożywienia, nie? Bo to, co im ja mogłem, to im dawałem. Dawałem im właśnie dodatkowy pokarmik. Dobra, o. Tutaj mają podlane. Mówi się, że należałoby teraz już próbować pomału
uszczelniać gniazdo, czyli na przykład na 7 ramkach zrobić zatwór i na przykład za tym zatworem już nic nie dawać. Wtedy pszczoła ta, która nawet tam zacznie sobie coś budować, jakieś tam połączenia ze sobą i tak dalej, to nie trzeba się podobno tym wcale obawiać. Ja jeszcze zostawię na tych wszystkich ramkach. Myślę, że w takim kontekście, żeby mi przełożyły pokarm, ten, który będę im podawał jako zakarmiaczkę, do pozostałych ramek i ewentualnie w jakimś tam okresie, no nie wiem, czy to będzie jesień późna, czy jeszcze wczesna, późna zima, to żebym ewentualnie miał taką ramkę z takim już zamontowanym pożywieniem dla nich na wsparcie. Ach, to są kiciarze. Jak one uwielbiają kitować. Dobra, zobaczmy co tu. Delikatnie. No, tutaj widać, że ta cała ramka jest podlana. Można powiedzieć, 70% ramki jest zalanej. Nie wiem, może syropem. Bo tak jak mówiłem, nie liczę na to, żeby tutaj było coś lepszego. No tu się pszczółka wygryza, widzicie główkę? Próbuję wyjść. Wychodź mała. Dobra. Tutaj też mają zaczerwione i pół ramki mają pożywienia. Zresztą widać same, po samym zachowaniu pszczół, skoro mają pokarm, to go tutaj ładują. Zmniejszając ilość miejsca dla matki do czerwienia. Nie wiem, czy nie zwróciłem na to uwagę, czy w normalnym stanie, kiedy powiedzmy nie byłoby teraz tego okresu jesiennego, no jeszcze jest lato, ale dla pszczół to już jest okres, kiedy one no, budują bazę pożywienia na zimę. To czy również tak samo się zachowują, to znaczy czy też zalewają całkiem to gniazdo jedzeniem, pożytkiem, bo jest go dużo i wtedy matka nie ma gdzie czerwić. Może tak być, ale to chyba wtedy objawia się rójkami, czyli pszczoła widzi, że jest gdzie, no podnosi się. Jest gdzie, jest co zbierać, a nie ma miejsca w gnieździe. Zobaczmy to rameczko. No tutaj też jest ładnie podlane, świeci się, no nie wiem, chyba widzicie. Próbuję tak ramkę poruszać troszkę. Mają ładnie jedzonko. Druga strona ramki. Tutaj również mają jedzonko i matka tutaj też ładnie zaczerwiła tą ramkę.